Dobry wieczór, albo dzień dobry. Witam Was w spotkaniu na niezmiernie ważny temat. Właściwie dwa, a może nawet więcej tematów dotyczących pewności siebie, wewnętrznego krytyka, który potrafi przeszkadzać i tego, co w twórczości i w życiu, moim zdaniem, niezmiernie pomaga. Dzisiaj o tym, a także odpowiedzi na Wasze pytania. Zapraszam serdecznie. Będę zerkał na ekran i będę w kontakcie z Wami na żywo, tak więc zachęcam do pisania, zachęcam do pytania i do słuchania. Po spotkaniu z zeszłego tygodnia dostałem niezmiernie wiele wspaniałych pytań i takich sygnałów o tym, że chcielibyście porozmawiać dalej na tematy, właśnie przede wszystkim te, o których dzisiaj. Pewność siebie, jak radzić sobie z jej brakiem, twórczości przede wszystkim, jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem, czy on jest potrzebny, czy przeszkadza. Wiele lat temu stawiałem sobie również te pytania i stawiam sobie je do dzisiaj. I muszę powiedzieć, że z czasem znajduję coraz więcej odpowiedzi i właśnie tymi odpowiedziami dzisiaj się z Wami podzielę. Tymi moimi dociekaniami i tym, co pomaga mi w tworzeniu. Taki bardzo ważny temat pewności siebie, od niego możemy zacząć. Niezmiernie potrzebny. Czasami trudny do uchwycenia. Jednym przychodzi łatwiej, drugim trochę trudniej. Myślę, że to złożona sprawa i ma na nią wpływ bardzo wiele czynników. Całe nasze życie, to jak ono się potoczyło, przede wszystkim ile razy spotkaliśmy się z takimi sygnałami, takimi słowami i zdaniami, które nas budowały. Ile razy spotkaliśmy się z krytyką, która była źle poprowadzona i mogła być destruktywna. Na pewność siebie składa się całe nasze życie i taki wewnętrzny dialog z samym sobą również. Myślę, że ten wewnętrzny dialog jest najważniejszy i na niego chcę zwrócić Waszą uwagę i opowiedzieć o tym, jak ja sobie z tym wewnętrznym dialogiem radzę. Zawsze, kiedy rysowałem, starałem się być dumny z tego, że to robię. Starałem się uświadamiać sobie, że jest to piękna aktywność, piękna sprawa, cudowna w pewien sposób. Zawsze miałem szacunek do swoich rysunków, do swoich obrazów, nawet tych nieudanych. Oczywiście cieszyłem się bardziej, kiedy one wychodziły, ale te nieudane również szanowałem, bo widziałem w nich takie moje zmaganie z tematem, z materią, z własnymi wymaganiami, z własnymi oczekiwaniami. Myślę, że to one są ważne. Te oczekiwania, które mamy w środku, one pomagają nam budować pewność siebie lub tę pewność siebie podkopują.
całego serca zapewniam Was, że wszystko, co robicie i co jest dobre, co rozwija Was, co w jakikolwiek sposób służy innym ludziom wkoło, co wzbogaca Wasze życie, co wzbogaca świat wkoło, pomaga komukolwiek, otwiera drzwi, oczy, jest wspaniałe, jest piękne. I bez względu na to, jak wiele czasu potrzebujecie, żeby opanować te umiejętności, żeby udoskonalić je, bądźcie pewni, że warto, że trzeba cenić siebie za to, co robicie, nagradzać się za to, co robicie, za każdy drobny sukces, nawet najdrobniejszy w rysunku, w malarstwie i nie tylko, i w życiu. To jest piękne, że twórczość można rozciągnąć, rozszerzyć na różne dziedziny życia. To rysunek, malarstwo, twórczość, rzeźba, być może muzyka pomagają też zbudować pewność siebie w innych dziedzinach życia. Przenikają się nawzajem. I kiedy uczyłem naprawdę tysiące osób przez te kilkanaście lat w naszej pracowni razem z Darią, mieliśmy do czynienia z takimi osobami, które tę pewność siebie miały zawsze większą lub mniejszą, ale jednocześnie zauważaliśmy, że przy pewnym progu, przy pewnym braku tej pewności siebie, zawsze można nadrobić ją regularną, spokojną i cierpliwą pracą. Myślę, że cierpliwość jest kluczowa w rozwijaniu się i w rozwijaniu swojej pewności siebie. I zapewniam Was, że wystarczy cierpliwie, spokojnie, krok po kroku pracować tak, jak pracuje drzewo, kiedy rośnie, trawa. One robią to cierpliwie i spokojnie. I osiągniecie ten cel. Osiągniecie pewność w tym, co robicie. Poczujecie się coraz lepiej i powoli, jak kula śniegowa albo takie koło zamachowe wewnętrzne, będziecie szli do przodu coraz łatwiej, coraz lepiej. Zatem bez względu na to, kto mnie teraz ogląda i słucha, ile ma lat, czy rysuje i maluje krótko, czy długo, pamiętajcie, cierpliwość jest najważniejsza. Cierpliwe budowanie, cegiełka po cegiełce, i zbudujecie pewność siebie. Bardzo ważne jest w tym też dużo takiego optymizmu, takiej dobrej wiary w to, co robicie. Patrzcie szeroko. Im szerzej patrzymy, tym więcej widzimy. Niezmiernie często przekonałem się w moim życiu o tym, że zazwyczaj w sytuacjach, które wydawały mi się beznadziejne albo bez jakiegoś wyraźnego kierunku i bez sensu, zawsze brakowało mi tego spojrzenia z perspektywy. I z perspektywy, przede wszystkim z perspektywy czasu, te sytuacje dzisiaj układają się w bardzo logiczny ciąg, który prowadzi, owszem, czasami slalomem, ale prowadzi do celu, do miejsca, w którym jestem, do tego, że mogę do Was mówić i niezmiernie się z tego cieszę. I czuję się niezmiernie szczęśliwym człowiekiem, spełnionym w tym, co robię.
szczęśliwym, że mogę to robić. Chociaż bardzo wiele brakowało mi, bardzo wiele razy brakowało mi takiego poczucia i zdarzało mi się wątpić, czy to, co robię, w ogóle ma sens, czy to dokądś prowadzi. Zawsze okazywało się z perspektywy czasu, że prowadzi. Trzeba próbować, żeby popełniać błędy. I błędy są wspaniałe, bo na błędach się uczymy. Za popełnianie błędów powinniśmy się w pewnym sensie dosłownie nagradzać. Powinniśmy być nagradzani od zawsze. Przyzwyczailiśmy się pewnie z jakichś szkolnych czasów, że błędy są często karane na przykład złymi ocenami. To jest zupełna głupota. Ja uważam, że właśnie za błędy powinno się nagradzać. Podobnie jak za sukcesy, bo czynione w dobrej wierze są potrzebne i pomagają się rozwijać i pomagają rozwijać innych. Myślę, że ważne, żeby mieć takie wewnętrzne, dobre nastawienie do samego siebie. I tu przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest wewnętrzny krytyk. Wewnętrzny krytyk, z którym wielu z nas, ja również, zmagamy się, zmagaliśmy się czasami latami. I czasami ten wewnętrzny krytyk potrafi być niesamowicie wyniszczający, niesamowicie blokujący. I tutaj chcę się podzielić z wami moimi doświadczeniami, doświadczeniami pracy z bardzo wieloma osobami w różnym wieku, pracy w naszej pracowni Oko w Krakowie, pracy na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przez szereg lat pracowałem, pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystko to było nauczanie, to było uczenie i prowadzenie przez taki piękny proces rozwijania się i zdobywania wiedzy. I zauważałem w tym czasie, jak wewnętrzny krytyk potrafi czasami niesamowicie blokować niektórych, a jednocześnie taki wewnętrzny przyjaciel potrafi pomagać niektórym osobom. I wspaniale jest mieć takiego wewnętrznego przyjaciela. Wspaniale jest być przyjacielem samego siebie. Od bycia przyjaciółką lub przyjacielem samego siebie oczywiście zależy naprawdę wiele, zależy właściwie wszystko. Uważam, że od kiedy się budzimy każdego dnia, powinniśmy się uśmiechnąć do siebie i być takim swoim przyjacielem, być taką swoją przyjaciółką i wspierać się w tym, co się robi. Bardzo przeszkadza nam w tym często współczesny świat, który przede wszystkim świat Zachodu, bo o nim mówię, nasza rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie tylko moim zdaniem, ale bardzo wielu naprawdę mądrych osób, mądrych życiowo, osób wspaniałych, osób niezwykle wartościowych, którym całkowicie ufam, naszych znakomitych przyjaciół, z którymi dziesiątki czy też setki godzin poświęciliśmy na rozmowy. Naszym zdaniem trzeba zdecydowanie zwolnić, przystopować, w pewien sposób otoczyć się taką bezpieczną sferą, nie powiem może murem, bo mur oddziela. Myślę, że takim warto użyć takiego filtru i filtrować to, co w rzeczywistości jest dookoła nas, jest cenne, jest dobre, ale jednocześnie filtrować to, co wpędza nas w kompleksy, wpędza nas w takie poczucie, że nie jesteśmy aż tak dobrzy jak inni, wpędza nas w takie poczucie,
gdzieś tam przegrywamy w wyścigu, że w ogóle musimy się ścigać, że być może nie warto w ogóle czegoś robić, bo przecież inni robią to lepiej. Po pierwsze, mamy w tej chwili rzut oka i jedno kliknięcie w kieszeni do całego niemal świata. I zawsze, zawsze znajdą się tacy, którzy zrobią coś lepiej, zgrabniej, może piękniej. Ale to dobrze. Trzeba im tego gratulować i absolutnie, absolutnie nigdy się nie porównywać. Wewnętrzny krytyk pojawia się wtedy, kiedy porównujemy się z innymi. A to nie ma żadnego sensu, bo każdy jest zupełnie innym światem. A do porównywania się jesteśmy właściwie przyzwyczajeni i zachęcani od najmłodszych lat. Jesteśmy porównywani z innymi poprzez oceny, stopnie, świadectwa, dyplomy i certyfikaty, punkty. Jednym słowem, wyrastamy z cywilizacji porównywania się, z cywilizacji, która daje taki wyraźny sygnał do tego, że trzeba być najlepszym, a w każdym razie lepszym niż ci inni wkoło. To straszne, bardzo, bardzo wyniszczające przekonanie, do którego w pewnym sensie się przyzwyczailiśmy, przyzwyczajamy się, jesteśmy przyzwyczajani od dziecka i wydaje nam się zupełnie normalne, ale bardzo wiele osób, nie mówię, że wszystkich, ale bardzo wiele osób właśnie to pozornie normalne i oczywiste stwierdzenie, że trzeba się ciągle doskonalić i w pewien sposób przebić, przewyższyć co najmniej siebie, a jeszcze najlepiej kilku innych wkoło. To stwierdzenie jest bardzo, bardzo destrukcyjne. I wiem, co mówię, bo wyrosłem w takim właśnie przekonaniu utwierdzany. I to przekonanie udaje mi się dopiero od kilku lat coraz skuteczniej właściwie obalać, przestać się nim przejmować. Pozbyć się go coraz wyraźniej. Z każdym rokiem życia zauważam, jaki to nonsens. Jak wiele nonsensów jest wkoło nas. I jeżeli macie podobne doświadczenia lub znacie kogoś, kto się zmaga z takimi doświadczeniami i z taką walką z wewnętrznym krytykiem, z nielubieniem samego siebie w pewien sposób za coś. Jeżeli znacie kogoś, kto cierpi przez to, że się porównuje z innymi, to powiedzcie mu, że to nie ma naprawdę sensu i pierwszym krokiem do tego, żeby z tym wewnętrznym krytykiem wygrać, jest znaleźć swojego wewnętrznego przyjaciela. Trzeba stać się swoim wewnętrznym przyjacielem. Proponuję, żebyście zrobili takie bardzo, bardzo proste ćwiczenie, taki eksperyment. Przyłapcie się na wszystkich takich sytuacjach, w których za coś się ganicie, za coś, co nie powinno z taką naganą się spotkać. Oczywiście zakładam, że nie robimy nikomu krzywdy, bo za to należałoby się ganić, ale jeżeli za jakąś głupotę czujecie wyrzuty sumienia, czujecie jakikolwiek gniew na samego siebie, czy jakiekolwiek spięcie, to łapcie te sytuacje, wyłapujcie je i zastanówcie się, czy to właściwie w ogóle ma sens. Ocencie, jak wiele takich sytuacji wam się przydarza w ciągu
dnia, tygodnia, czy może miesiąca. I we wszystkich tych sytuacjach potraktujcie siebie tak, jakbyście potraktowali swojego najlepszego przyjaciela, przyjaciółkę. I zastanówcie się, czy komuś innemu udzielilibyście takiej nagany, jakiej udzielacie sobie. Jeżeli nie macie takiego problemu, to wspaniale, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze, ale jeżeli takie sytuacje wam się zdarzają i karzecie się za czasami drobiazgi, za czasami drobnostki, to bądźcie uważni na tę sytuację. Drugie ćwiczenie znakomite, które pomaga zwolnić, a zwolnienie jest dobre. Spowolnienie, myślę, że każdemu z nas współcześnie, albo prawie każdemu, wyjdzie na dobre. Myślę, że prawie każdy z nas, pchany taką codziennością, gna za szybko, że wszystko wkoło nas gna i ten pęd zupełnie szalony w skali takiej całej ludzkości nie jest dobry. Człowiek po prostu prowadzi siebie i planetę, na której żyje, do samozagłady i do niedobrych sytuacji. Oczywiście uogólniam i nie chcę, żebyście myśleli, że jestem, że chcę snuć tutaj jakieś apokaliptyczne wizje. Absolutnie nie. Albo że zupełnie odleciałem od rzeczywistości. Nie, nie. Z rzeczywistością jestem bardzo blisko i cały czas w niej działam i rozmawiam z mnóstwem osób i coraz więcej przyjaciół i nie tylko dochodzi do podobnego wniosku i coraz więcej osób zwalnia, stopniowo uczy się zwalniać. Jest taka znakomita książeczka Toma Hodgkinsona Jak być wolnym, a druga Jak być leniwym. Piękne, humorystyczne książeczki, serdecznie polecam. Tom Hodgkinson, mój imiennik z Wielkiej Brytanii, dziennikarz. Zresztą trochę tylko starszy ode mnie. A druga wyśmienita książka to oczywiście książka pana doktora Marcina Fabiańskiego Uwolnij się, dobre życie według 7 filozofów terapeutów. Również piękna, lekko pisana książka z dobrą dawką łatwo przyswajalnej życiowej filozofii na co dzień. Myślę, że te dwie książeczki pomogą każdemu z was wewnętrznego krytyka przyłapać i przezwyciężyć. Czuła przewodniczka, oczywiście, dziękuję pani Adrianno za tę rekomendację. Pięknie, pani Elżbieta pisze, jestem dla siebie przyjaciółką. Nie jesteś sama, masz siebie. Bardzo, bardzo dobre podejście. Serdecznie pozdrawiam panią Jadwigę w Nowym Jorku. Bardzo się cieszę, że o tej godzinie, no tak, właściwie o tej godzinie w Nowym Jorku jest bardzo przyzwoita godzina. Pozdrowienia dla Nowego Jorku. Jeżeli ktoś z was zna jeszcze książkę, którą chciałby polecić, która pomogła mu w przezwyciężaniu wewnętrznego krytyka, czy też w polubieniu samego siebie, albo jakąkolwiek wartościową książkę, która jest, tak, Grafit, ty znasz wartościowe książki? Grafit chce coś powiedzieć. Jeżeli ktoś z was chciałby jakąś książkę polecić, to piszcie w komentarzach. Będzie to bardzo miłe i z pewnością przydatne. Pozwólcie, że w ramach, no właśnie, nagradzania samego siebie, między innymi za prawie 3 godziny jazdy z samochodem autostradą A4 w korkach, że nagrodzę się pysznymi, świeżutkimi truskawkami, które kupiliśmy po drodze, jadąc tutaj z Opolszczyzny, truskawkami z bitą śmietaną i odrobinką lodów. Polecam wam również na przykład taki właśnie deser w tej chwili.
Powinienem zrobić minę pana Roberta Makłowicza, ale on jest w tym zupełnie jak powiedzieć, nie do przesmakowania. Zatem robię minę Tomka Wełny objadającego się truskawkami. Pyszne. Tutaj obok farby pędzle, za mną obrazy Darii, właściwie kawałeczki obrazów, a duży obraz, który wisi zazwyczaj za moimi plecami, oczywiście na wystawie Darii w Prudniku, w willi Franklów. Serdecznie polecam tę wystawę do 14 sierpnia. To takie nawiązanie do sytuacji w koło truskawek naszego powrotu z Prudnika właśnie. Tydzień temu siedziałem i rozmawiałem z wami spod naszej leszczyny. No i właśnie, pobyt w Zielonym Domu i w Zielonym Ogrodzie jest taką formą zwolnienia i nagradzania się pracą w ogrodzie, kontaktem z przyrodą. Z takiego zwolnienia w stosunku do otaczającej rzeczywistości, wynikają same dobre rzeczy. I wierzcie mi, że cały czas nawiązując do lubienia samego siebie, nagradzania samego siebie i dobrego życia, zwalniania, wierzcie mi, że rzeczywistość naprawdę sprzyja, kiedy spokojnie i cierpliwie idziemy przed siebie. Najlepszym przykładem jest historia paproci. Otóż w odpowiedzi na wasze oczekiwania na kolejną część opowieści o Zielonym Domu przytoczę teraz słownie opowieść, która się w książeczce o Zielonym Domu pojawi, mianowicie można by ją nazwać przypowieścią o paprociach. Będąc poprzednim razem w Zielonym Domu, co nie było tak dawno, chyba jakieś 2,5 tygodnia temu, zamarzyły mi się paprocie, które uwielbiam, i wsadzenie paproci w takie ocienione, piękne, stare, porośnięte bluszczem części ogrodu. Paprocie są mi niesamowicie bliskie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ich kształt, zapach, wygląd, fakt, że to są najstarsze właściwie rośliny na Ziemi, mające setki milionów lat tradycji. Otóż pomyślałem sobie, trzeba będzie kupić takie paprocie i wsadzić w ogrodzie, żeby jeszcze bardziej ten ogród magicznym uczynić i żeby się paprociami delektować i siąść w ich towarzystwie i na przykład nagrać lekcję o rysowaniu paproci. No i z takim zamiarem wróciłem do Krakowa ponad tydzień temu i kiedy wybieraliśmy się znowu do naszego ogrodu i domu, bardzo, bardzo spokojnie, pakując samochód, bez żadnego pośpiechu i bez żadnej presji, która jeszcze pewnie kilka lat temu by mi towarzyszyła, bo byłem bardziej spięty i zestresowany. Zupełnie spokojnie pakując samochód, nie spiesząc się, nie przejmując. Zauważyłem, że praktycznie prawie że pod drzwiami samochodu, naprzeciwko kamienicy po sąsiedzku pojawiły się worki pełne paproci. Pełne paproci, które ktoś po prostu wyrywał z ogródka kamienicy obok i chwała mu za to, że nie wymiętosił ich, nie połamał, nie wcisnął do tych foliowych worków tak, jak można by to zrobić, ale zrobił to z szacunkiem dla paproci, wyrwawszy je z korzeniami, wsunął tylko do worków niezmiernie delikatnie, byłem pod wrażeniem. Zaświeciły mi się oczy, bo pomyślałem, no szukałem paproci, właśnie wyjeżdżamy, a paprocie pojawiły się pod autem. Więc upewniwszy się, że na pewno ktoś sobie tych paproci nie przygotował, na przykład na działkę, po prostu wziąłem je ze sobą i teraz rosną już w naszym ogrodzie. I
Pomyślcie teraz tak, gdybym spieszył się, gdybym wyjechał szybciej, to w ogóle tych paproci bym nie znalazł, bo one potrzebowały czasu, żeby pojawić się. No i jaka piękna historia, która potwierdza to, że tak naprawdę w życiu nie ma przypadków. Niezmiernie często mi się to sprawdza i potwierdza. Wszystko do czegoś prowadzi. I Jacek Walkiewicz pięknie nazywa to precesją, skłaniając i zachęcając do takiej uważności, rozglądania się wkoło, zawsze, prawie zawsze okazuje się, że gdzieś znajdujemy znak dla siebie, że gdzieś znajdujemy potwierdzenie tego, że idziemy w dobrym kierunku, że jeżeli czegoś szukamy, to znajdujemy. Szukajcie, a znajdziecie. Bardzo mądre zdanie. Zatem szukajcie swojego wewnętrznego przyjaciela. Bądźcie uważni. Obserwujcie świat wkoło. Beata pisze o paprociach w ogrodzie. Pozdrawiam cię serdecznie, Beato. Droga artysty. Tak, jest. Droga artysty to jest również znakomita książka. Pani Karolina poleca książkę pana Jarosława Gibasa Autoterapia. Nie znam i na pewno przeczytam. Pani Ela ma sałatkę z rukolą i pomidorem. Cudownie. Ja bym tam jeszcze małą kuleczkę białej mozzarelli na przykład dorzucił. Większa porcja za taki wyczyn. Truskawek będzie większa porcja, jak zapewniam. To jest forma nagradzania siebie. Smaczne. Wszystko, co smaczne, jest dobre. Jeśli czegoś pragniemy z czystego serca, dostajemy to od wszechświata. Pani Danuto, z serca mi to pani wyjęła, a właściwie wsadziła i odwzajemniam wdzięczność za to. Takie moje niezwykłe kolejne doświadczenie to jak delikatnym i czułym i dobrym warto dla siebie być, bo jeżeli jesteśmy delikatni, dobrzy i czuli dla siebie, to jesteśmy tacy dla innych. Warto być dobrym dla siebie i dla wszystkich wkoło i gwarantuję, że wówczas przychodzi pewność siebie. Wewnętrzny krytyk zamienia się w wewnętrznego przyjaciela i można jeszcze częściej jeść truskawki, z przyjemnością przy tym szkicując. Moi drodzy, z wielką przyjemnością będę spotykał się w taki sposób z wami w miarę regularnie. Będziemy przeplatać takie spotkania rysowaniem i malowaniem w poniedziałki. Czasami będzie na żywo, tak jak dzisiaj, czasami gdzieś z podróży, która się zawsze jakaś szykuje, przyślę wam zajęcia z najlepszymi emocjami, najlepszymi życzeniami i chęcią podzielenia się tym, co sam kocham. Będę się dzielił pięknymi miejscami, przygodami i opowieściami, takimi jak ta na przykład. Bardzo serdecznie wam dziękuję i jeżeli zechcecie, piszcie w komentarzach, mówię do tych z was, którzy oglądają na żywo i do tych, którzy oglądają na przykład jutro, będą oglądać z powtórki. Piszcie w komentarzach, nieważne czy na żywo, czy nie na żywo, o dobrych książkach, o tym, jak
Na przykład udało Wam się zamienić wewnętrznego krytyka w wewnętrznego przyjaciela. I jak znaleźliście pewność siebie? Jeżeli chcecie, piszcie też pytania do mnie i jeżeli będę tylko potrafił, to z przyjemnością Wam odpowiem. Życzę pięknego, letniego wieczoru. Właściwie jeszcze wiosennego, ale dzisiaj lato w Polsce, więc letniego. I do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Lubcie się. Cieszcie się z tego, co robicie. A wszystko będzie dobrze.